Bartek Jakubowski, Natalia Wiśniewska i Jerzy Kamiński. Cześć, kochani. Cześć, cześć. 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 No zdradźcie coś, proszę, jakim rozmówcą jest Mata? Mata jest naprawdę spoko gościem, ale tak serio. Mam to po prostu na serio, bo ja od początku wiedziałam, że Mata jest fajny, że Mata jest w topce i tak dalej, ale to jest ze mną tak, że jak się pozna lepiej tą osobę, że jak naprawdę go poznam, tak jak miałam okazję w tym programie, to wtedy mogę z całym sumieniem powiedzieć, że naprawdę go lubię. No, że się dowiedziałem, że też jest w spektrum. Powiedziałem sobie, o, on jest nasz. Bardzo mnie to ucieszyło. Bartek, ty powiedziałeś, że Mata jest w topce, ale to wy jesteście też w topce, bo widzowie oglądają ten program nie tylko dla gwiazdy, która jest danego dnia gościem, ale też dla was, dla waszych pytań. No my wam zazdrościmy, bo Matę namówić na rozmowę to jest, uwierzcie mi, niełatwa sprawa. Powiedz, Jurku, jakie są twoje wrażenia po spotkaniu tego, no, idola młodzieży? Człowiek bardzo autentyczny i spontaniczny, taki, którym można normalnie porozmawiać. No i sam fakt, że go spotkałem, jest też dla mnie bardzo ważny, ponieważ reprezentuje jeszcze tą młodzieżową grupę społeczeństwa, która ma własne jakieś swoje priorytety, a niekoniecznie tylko się wzoruje na tym, co było wcześniej. Więc pod tym względem, że wyznacza swój własny styl i robi to w sposób często i bardzo brawurowy, jego słownictwo, które się przewija w patointeligencji, też mnie bardzo zdumiało, ale słucham tego w zasadzie codziennie teraz. Natalia, ciebie z kolei chcemy zapytać o to, jaką przygodą jest dla ciebie ten program, bo to jest przygoda zawodowa też poniekąd, bo jesteście tam w roli tych wspomnianych dziennikarzy, no ale też taka, myślę, bardzo fajna, jeśli chodzi o relacje między ludźmi, bo przecież wy się poznajecie między sobą też. Tak, my się integrujemy, spotykamy nie tylko dla gwiazdy, chcę poznawać nowych ludzi, doświadczeń też nabywać przed kamerą, które nieustannie ćwiczę, bo mi się to przydaje jako samorzecznik. A jeszcze inną rzeczą to mogę przetestować moje zdolności śmieszkowania. Lubię rozśmieszać ludzi i prowokować. W tym także Matę i okazał się taką osobą, która ma dystans do siebie. Bardzo lubię takich ludzi. I otwartość, tak. A jakim tam żartem rzuciłaś? Zdradzisz coś? Co tak Matę rozśmieszyło? Nawiązując do jego piosenki pod tytułem Schodki, albo też no, pod koniec już nie widać za kamerami też, do jego drugiego pseudonimu Skute Bobo i teraz chciałam się dopchać, żeby zrobić z nim zdjęcie i mówię do niego, a teraz ja idę do tego Bobo. Słuchajcie, wy też oczywiście pracujecie z Maćkiem Szturem, który z wami przygotowuje te odcinki. Zdradźcie coś, proszę, jak te przygotowania wyglądają? Wy macie tam jakieś zebrania? Jak to jest? Kolegia dziennikarska? Już powiem, bo było jedno zebranie do odcinka pierwszego, konkretnie tego z Makłowiczem, ale potem już nie było takich zebrań, tylko od razu dzień konkretny nagrań, a przygotowania to już się działy bez jego udziału. Były już bardziej między naszymi reżyserami i producentką. Dostawaliśmy po prostu pewne wytyczne, że tak powiem. My układaliśmy pytania. No to jest bardzo ważne, że wy układacie pytania. To są wasze pytania, to są pytania, które wy chcecie zadać, prawda? Dokładnie. To jest clue naszego programu, że to my układamy i jest taka niepisana nawet zasada. Pytajcie o co chcecie. To trochę tak jak u nas, słuchajcie. A wiecie, o co my chcemy was zapytać? Bo my chcemy was poznać też trochę bliżej, prywatnie. Jakimi jesteście ludźmi, czym się zajmujecie? Jurek, ty jesteś nauczycielem? Jestem nauczycielem, pracuję w liceum, w zasadzie to jest zespół szkół. Uczę zarówno w liceum, w technikum, tam niektórzy uczniom się zdarzają, i szkole branżowej pierwszego stopnia, uczę biologii, troszeczkę też fizyki i chemii, ale przede wszystkim i również jestem wychowawcą jednej z klas trzecich. Natalka? Ja pracuję dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Trójmieście. Pozdrawiam was, kochani, serdecznie. Jestem pracownikiem biurowym.
No niby taka fuszka niespecjalnie taka prestiżowa. O, kochana, nie zgodzę się z tobą, to jest bardzo prestiżowa fucha. Jestem ponadto skromnym śmieszkiem tam, skromną osobą, ale samorzecznikiem też jestem jako rzecznik dla walczący o, no, o prawa osób autystycznych, tych szczególnie, którzy nie mogą sami ze siebie decydować, nie potrafią się komunikować. Jesteś po prostu bardzo ważną postacią. Jesteś reprezentantką ludzi w spektrum. Nie chcę, ale muszę. O, i ten humor jest piękny. Czym ty się zajmujesz? Ja muszę się podpiąć trochę pod koleżankę, bo też jestem samorzecznikiem, konkretnie od ponad 2 lat. Ale na co dzień pracuję. Od stosunkowo niedawna, ale mam już umowę na dłuższy czas, bo okres próbny mam za sobą. No, pracuję w restauracji jako pomoc do utrzymania porządku i no, nie zdradzając zbyt wiele szczegółów, no, podoba mi się ta praca w tym miejscu. No, zresztą ja muszę tutaj zaznaczyć, ja nie znalazłem tej pracy samodzielnie, bo osoby w spektrum są taką grupą, która ma szczególne trudności ze znalezieniem pracy. No, niektóre z nich, tak jak my na przykład, możemy niby sami znaleźć pracę, ale chodzi o to, że w naszym kraju wciąż jest uprzedzenie do takich ludzi jak my, a jak jesteśmy u pośrednika pracy, który w dodatku przykładowo no, załatwia pracę dla osób z niepełnosprawnością, w tym również z autyzmem, to jest to o wiele łatwiejsze. I gdyby nie oni, no głównie dobrze mógłbym być bezrobotny, a tak coś mam. Kochani, masz super pracę. My wam bardzo dziękujemy. Jesteście fantastyczni i nie możemy się doczekać dzisiejszego odcinka o 20. Tak, oby było tylko lepiej, żebyście wszyscy mieli pracę i po prostu bardzo, bardzo szli do przodu, bo przynosicie mnóstwo radości i po prostu też nas ubogacacie.